Jak tam? Co tam słychać? Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. Polecam wam zrobić sobie przy okazji kakao. To przez całą długość tego nagrania będziecie mogli pić sobie kakao. Tak przy okazji w tle możecie zobaczyć moje pranie na balkonie. To w sumie chyba nie jest pranie. Nie, to są ciuchy tak o luźno powieszone. No dobra, przejdźmy do sedna nagrania. Przejdźmy do wideo. Dzisiejsze nagranie będzie pewnego rodzaju próbą, tak, mogę to nazwać próbą, uchwycenia sedna tego, czym są wszystkie religie, czym jest religia, jakie jest źródło istnienia każdej religii. Przede wszystkim możemy zadać sobie takie pytanie, w jaki sposób wszystkie religie są ze sobą powiązane. Wiecie, weźmy na tapetę te największe religie, bo myślę, że najłatwiej będzie nam wyrwać wspólny kontekst i zobaczyć podobieństwa. Więc mamy buddyzm, mamy chrześcijaństwo, mamy hinduizm, mamy judaizm, mamy zen, mamy wszystkie te sekty i półsekty i wszystkie te takie różne małe odłamy. Mamy, wiecie, janizm, jest nawet non-duality. I wiecie, Każda z tych religii, czy nurtów filozoficznych, czy naukowych, czy podejść, ma w sobie taki źródłowy przekaz. Zauważyliście to? Że każda religia ma w sobie taki pewien źródłowy, jeden i konkretny przekaz i wokół tego jednego źródłowego, konkretnego przekazu zbudowana jest właśnie religia. I to jest to, co charakteryzuje każdą religię. I możemy zauważyć, że jeżeli uda nam się odszyfrować to, jaki jest ten jeden główny źródłowy przekaz w każdej jednej religii, to możemy spostrzec to, że każda jedna religia mówi praktycznie o tym samym. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi w tym takim zrozumieniu, w jaki sposób wszystkie religie są ze sobą powiązane. One po prostu wszystkie mówią o jednym i tym samym, używając innych słów, innych form, innych sposobów na to, aby przedstawić nam to, czym jest rzeczywistość. Myślę, że takim głównym, fundamentalnym systemem zrozumienia każdej religii jest to, że praktycznie każda religia przedstawia pewnego rodzaju symbol miłości, Boga, absolutu i przedstawia ten symbol w dwa sposoby, w dwóch wymiarach. Jeden to jest symbol tej takiej miłości warunkowej, a drugi to jest ten symbol miłości bezwarunkowej. Albo, wiecie, ten taki przejaw nieskończoności oraz skończoności, albo przejaw tego, co jest zamanifestowane i tego, co jest niezamanifestowane, albo przejaw tego, czym jest istota i zagadnienie pustki oraz tego, czym jest przejaw i zagadnienie formy, albo, wiecie, te takie sposoby reprezentacji tych form. Przykładowo w chrześcijaństwie mamy Jezusa, który w pewien sposób reprezentuje miłość warunkową, oraz mamy Marię, która w pewien sposób utożsamiana jest z miłością bezwarunkową. Wiecie, nawet dzisiaj w non-duality jest to pokazywane jako ten taki jeden aspekt miłości bezwarunkowej, czy może absolutu Brahmana jako obserwatora, tego, który jest bezforemny, jest ponadczasowy. No i mamy ten drugi aspekt rzeczywistości, jakim jest forma. Forma cielesna, forma skończona, człowiek z krwi i kości, który żyje i umiera, który ma rozum, intelekt, jest materialny, jest taki biedny, bo żyje w społeczeństwie i musi pracować i robić miliony innych rzeczy i musi przejmować się, wiecie, opiniami innych ludzi i swoim własnym losem i co w ogóle będzie jutro i inne to takie, wiecie, historyjki, nie? No i to, co jest też charakterystyczne w każdej jednej religii, to mamy to, że istnieje relacja. Relacja człowieka do Boga, czy może relacja człowieka do absolutu, czy może relacja tego, co jest skończone, do tego, co jest nieskończone. I praktycznie każdą religię charakteryzuje to, że Bóg reprezentowany jest przez pewnego rodzaju symbol, jaki projektuje człowiek na to, co jest nieskończone. Innymi słowy, człowiek patrzy sobie na nieskończoność,
patrzy sobie na to, czego nie zna i stara się skonceptualizować to, czego nie zna. No i wiecie, to jest takie dosyć ciekawe, no bo jak człowiek może patrzeć na coś, czego nie zna? Jak może zobaczyć coś, co jest nieskończone? Jak może poznać coś, co jest nieskończone? I wiecie, i wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że nie jest w stanie tego zrobić, tak? Człowiek nie jest w stanie poznać tego, czym jest Bóg. Człowiek nie jest w stanie poznać tego, czym jest nieskończoność i nie jest w stanie poznać tego, czym jest niepoznawalne z definicji, więc sobie to wyobraża. I stąd bierze się wiara, tak? Czyli wiara, przekonania, symbole, słowa, no i różnego rodzaju nazwy tego, czym jest to nieskończone, to niepoznawalne. I wiecie, człowiek przywłaszcza sobie tą nieskończoność, zawłaszcza sobie to, co jest niepoznawalne i tworzy tego zawężony charakter, upostaciawiając to do przykładowo symbolu dziadka z brodą, tak, w chrześcijaństwie, czy tam innych różnych wyobrażeń, których jest cała masa i muszę wam przyznać, że nawet wszystkich nie znam. No ale człowiek robi to, aby się w pewien sposób zaprzyjaźnić z tym, czego nie zna, żeby poczuć taką nić porozumienia, taką nić jedności, taką nić wewnętrznego spokoju, że jednak to, co jest niepoznawalne, można jakoś poznać. I to jest to, co charakteryzuje religię, że religia daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, ponieważ gdy człowiek ma styczność z czymś, z rzeczywistością, tak? Człowiek ma styczność z rzeczywistością, ale załóżmy, że ta rzeczywistość ma jakąś część, jakiś aspekt, który jest niepoznawalny, jest tajemniczy, jest straszny, wywołuje lęk, tak? Człowiek projektuje lęk na to, czego nie zna, to żeby sobie z tym radzić, żeby radzić sobie z lękiem, niepewnością, aby skonfrontować się z nieskończonością, z tym, czego człowiek nie zna, to człowiek nadaje temu formę, nadaje temu znaczenie, nadaje temu jakiś kontekst, nazywa to w jakiś sposób, nadaje temu formę poznawczą. Innymi słowy, dokonuje metareprezentacji przy pomocy słów, języka, logiki, metafor, przypowieści, opowieści, historii, historyjek, aby móc sobie radzić z rzeczywistością. I w ten sposób budowane jest ludzkie ego. Ego jest tym, co reprezentuje relacje człowieka do Boga. Ja już kiedyś mówiłem w nagraniach, że ego jest niczym innym jak echem naszego doświadczenia. Ego to jest echo, to jest odbicie. I pozwoliłem sobie na taką definicję ego, ponieważ nie chciałem, aby inni ludzie walczyli z ego, żeby próbowali je zniszczyć czy zwalczyć. Bo w duchowości bardzo często jest taka tendencja trochę masochistyczna, aby walczyć z własnym ego. Tylko chciałem, żeby ludzie po prostu dostrzegli to, czym to ego jest. A ego jest po prostu echem. Jest reprezentacją tego, czym jest człowiek w stosunku do nieskończoności. I to jest kolejny taki aspekt właśnie tego, co definiuje religię. I możecie zwrócić uwagę, że wszystkie religie to robią. Chrześcijaństwo, buddyzm, wiecie, filozofia, zen. Pamiętam, jak kiedyś czytałem książkę Suzukiego dotyczącą zen i już nie pamiętam tytułu, chyba było Wprowadzenie do buddyzmu zen. I tam autor przytaczał jedną taką ciekawą rzecz. Mianowicie w buddyzmie zen, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś tak było, że kładło się nacisk na to, żeby uczniowie doskonalili się w swoich własnych praktykach i prowadzili dialog ze swoim własnym mistrzem tylko i wyłącznie po to, żeby byli uziemieni w rzeczywistości, żeby poprzez te różne praktyki duchowe po prostu nie poodlatywali, i miało to na celu trzymać ich w takim zdrowiu psychologicznym. I ja myślę, że to jest jeden z bardzo ważnych aspektów duchowości. Duchowość już od samych początków miała w swoich fundamentach to, aby utrzymywać ludzi w zdrowiu psychologicznym.
Ja wiem, że teraz jest cała masa teorii spiskowych, wiecie, że religia to zło, bo kontroluje świat, bo kontroluje masy, bo dogma, bo guru, bo nadużycia, bo wykorzystywania, bo przecież to są symbole i rytuały i rycie ludziom bani. Ale tak na dobrą sprawę, chciałbym, abyście zwrócili uwagę na to, że pierwotnie religia służyła człowiekowi. Religia służyła człowiekowi i religia ma służyć człowiekowi. Religia jest dla ludzi. Problem polega na tym, wiecie, gdy to jest tak odwracane i pojawia się taki właśnie czynnik, wiecie, tego nadużycia, tak? Nie chcę poruszać tego w tym nagraniu, ale tylko tak wspomnę, bo wtedy to ludzie zaczynają służyć religii. Gdy ludzie służą religii, no to mamy taką... No nie wiem, jak to w ogóle zdefiniować. Patologię, tak? Myślę, że wiecie, o co chodzi. Ale pierwotnie to religia służyła ludziom. I wiecie, i każda religia miała swój początek dzięki temu, że był jakiś człowiek, którego oświeciło. Człowiek, którego przebudziło do jedności, do absolutu. Człowiek, który nagle zrozumiał, że jest Bogiem. I tym był Jezus. Taką osobą był Budda. Taką osobą był Mojżesz, Mahomet. Ci wszyscy superbohaterowie, bo można ich uznać za superbohaterów, to były po prostu osoby, których oświeciło, zrozumieli naturę jaźni, naturę Boga. Tak, przykładowo Sri Ramana Maharshi, tak? Adi Shankara. Myślę, że to są jedni z takich pierwotnych założycieli Advaita Vedanty, choć ta ścieżka ma dużo szersze korzenie i dużo głębsze korzenie i w różnych innych nurtach również jest powielana. No to tak, tak powstają religie. Mamy człowieka, którego oświeci i on zazwyczaj zaczyna mówić o jedności, ponieważ ta jedność zaczyna stanowić jego ostateczną rzeczywistość i on nie ma nic innego do roboty. I wiecie, i takie osoby oświecone, one nie tyle są zindoktrynowane i nie tyle są osobami religijnymi. Mam tutaj na myśli, że te osoby nie wklepują sobie jakieś dogmy do głowy. Te osoby są tak głęboko zakorzenione w jedności z obecnością tego, co jest niepoznawalne, że zaczynają emanować tą jednością dookoła i ta jedność przenika wszelką istotę rzeczywistości, że te osoby mają taki wpływ na innych ludzi, że te osoby mają ochotę słuchać takich ludzi i zaczynają przebywać w ich obecności, a te osoby mówią o swoim doświadczeniu i te słowa zaczynają być przekuwane w mądrość i pozwalają innym ludziom utworzyć sens z tego, czego doświadczają. I właśnie w ten sposób budowana jest religia. To jest bardzo mega super ważne. Mam tutaj takie pytanie, które chciałem również przytoczyć w tym nagraniu. To jest pytanie, dlaczego istnieje dogma? Dla tych, którzy nie wiedzą, dogma to jest takie trochę pejoratywne skojarzenie. Kojarzy nam się z czymś negatywnym. Dogma kojarzy nam się z jakimiś regułami, przepisami, które mają na celu trzymać ludzi pod kontrolą. Przykładowo możemy powiedzieć, że 10 przykazań boskich to jest dogma, tak? Te wszystkie cnoty w buddyzmie to jest dogma, czy tam w innych odłamach hinduizmu, czy tam judaizmu, bo każda religia ma swój, w cudzysłowie, dekalog, swoją strukturę, swój przekaz, tak? Każda religia ma swój własny przekaz. No i bardzo często jest to uznawane za dogmę. Dlaczego istnieje dogma? Dogma pozwala człowiekowi w sposób intelektualny uchwycić sedno danej religii. A sednem każdej religii jest zawsze Bóg. A Bóg jest tym samym, czym jest świadomość, czym jest jedność, czym jest obecność, czym jest pustka, pełnia, brahman, kundalini, energia, prana. To wszystko to jest jedno i to samo. Tao, ostateczna rzeczywistość, wiecie, nawet fizyka kwantowa, to jest wszystko jedno i to samo. No i dogma to jest takie intelektualne zrozumienie, coś jak taka matematyka, wiecie, dodawanie, odejmowanie liczby, cyfry, wszystkie te takie prawa, logiki,
do tego, abyśmy mogli uchwycić to, czym jest ten Bóg, czym jest ta rzeczywistość. Dogma jest narzędziem. Dogma jest narzędziem dla ludzi, żeby mogli lepiej zrozumieć to, czego doświadczają. I jeżeli macie otwarty umysł, jesteście osobami, które są duchowo utalentowane, to na pewno jesteście w stanie w różnych religiach, w różnych filozofiach, w różnych odłamach duchowych uchwycić sedno tego samego przekazu i macie na tyle otwarty umysł, że jesteście w stanie dostrzec interdyscyplinarność tego wszystkiego. Że to wszystko się łączy, że te rzeczy praktycznie poruszają podobne aspekty rzeczywistości i możecie nawet zbudować w sobie taką duchową dojrzałość, taką duchową soczystość, że będziecie w stanie rozumieć szerokie spektrum duchowego zrozumienia, będziecie mogli zrozumieć różne konteksty różnych duchowych prawd i mało tego, będziecie mogli zobaczyć je w rzeczywistości, nie tylko intelektualnie, ale tak, że przesiąkniecie tą duchowością do granic możliwości poznania rzeczywistości, własnego bytu, tak, że po prostu będziecie duchowi, tak, że zobaczycie tą duchowość w życiu codziennym, że ta dogma stanie się waszą rzeczywistością, ale nie do takiego poziomu, że będziecie konserwatywni, sztywni, spięci, przestraszeni, że będziecie musieli na siłę tą dogmę wciskać sobie do głowy z poczucia winy czy obowiązku, ale zobaczycie tą duchowość w życiu. I to jest, myślę, że taki największy cel duchowy, tak? To w cudzysłowie oświecenie, myślę, że jest dokładnie tym, aby zobaczyć duchowość w życiu codziennym, żeby nią przesiąknąć i mieć tą mądrość, żeby nie polegać tylko i wyłącznie na świętych księgach czy tam mądrych przekazach. One są potrzebne, one inspirują, one są, tak jak powiedziałem wcześniej, pozwalają nam ułożyć tą strukturę, ale głównym celem duchowym jest uzyskać tą wewnętrzną, dojrzałą mądrość. I tutaj na samym końcu, jako ciekawostkę, mam dla was takie super, mega interesujące pytania. Myślę, że bardzo was to zainteresuje. Jak wygląda religia, która nie jest religią? Jeżeli mielibyście sobie wyobrazić religię, która nawet nie jest uznawana za religię, to jakby taka religia wyglądała? Jeżeli istniałaby religia bez jakichkolwiek zasad, dogmy, rytuałów, wiecie, bez modlitwy, bez wiary w Boga, bez medytacji nawet, bez, nie wiem, agnostycyzmu, bez ateizmu, wiecie, bez tych wszystkich etykietek czy podziałów, nawet bez, nie wiem, bez wiedzy o non-duality, tak? No bo non-duality jest w pewien sposób religią, tak? Tego się nie da po prostu wyprzeć. Non-duality jest religią. Myślę, że nie każdy jest jeszcze tego świadomy, ale w przyszłości na pewno ludzie będą tego świadomi bardziej. Jak wygląda taka religia? Kto w niej rządzi? Czy w ogóle ktoś w niej rządzi? Czy ma jakąś strukturę, jakąś dogmę, jakieś zasady? Czy ktoś spisuje słowa guru, który rozpoczyna taką religię? A może taka religia nie ma guru? Wyobraźcie sobie, że jest to w pełni możliwe. Jakby to wyglądało? Jakby to wyglądało? To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że wniosłem do waszego życia inspirację, że otworzyłem wasz umysł na coś nowego, coś ciekawego, że was tym zainteresowałem. Jeżeli tak, zostawcie dla mnie proszę łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki i z miłą chęcią przeczytam to, co wasz umysł wyprodukuje. Kochane misie, pysie, dziękuję wam serdecznie, z całego serca za to, że ze mną tutaj jesteście. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.